Rosyjski ostrzał zabił dwie osoby w mieście Nikopol w obwodzie Dniepropietrowskim w środkowej Ukrainie i zranił pięć kolejnych. Co najmniej jedna kobieta zginęła, a 14 cywilów zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na budynek mieszkalny w Krzywym Rogu, również w obwodzie Dniepropietrowskim. Ukraiński atak dronów wywołał pożar w południowym obwodzie białgorodzkim w Rosji, powiedział gubernator Wiaczesław Gładkow. Rosyjskie siły zdobyły osadę Kolisnykiwka we wschodnim obwodzie charkowskim na Ukrainie, według rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Siły ukraińskie walczą z prawie 50 tysiącami żołnierzy wroga w obwodzie kurskim w Rosji, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dodając, że Ukraina znacznie wzmocni swoje pozycje na frontach Pokrowsk i Kurachowe na wschodzie, gdzie toczą się najbardziej aktywne walki. Unia Europejska dostarczyła Ukrainie prawie milion pocisków na potrzeby wojny i planuje przekroczyć granicę 1 miliona do końca tego roku, powiedział szef unijnej polityki zagranicznej Josep Borrell. Korea Północna ratyfikowała traktat o wzajemnej obronie z Rosją, podpisany przez przywódców obu krajów w czerwcu, który wzywa każdą ze stron do udzielenia pomocy drugiej w przypadku zbrojnego ataku, poinformowały we wtorek państwowe media Korei Północnej KCNA. Kreml odrzucił doniesienia, że prezydent elekt Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, nazywając je czystą fikcją. Zaprzeczenie to nastąpiło po tym, jak anonimowe źródła twierdziły, że Trump powiedział Putinowi podczas rozmowy, że Moskwa nie powinna eskalować wojny na Ukrainie. Sojusznicy Ukrainy nie powinni przesądzać, jak Donald Trump poradzi sobie z wojną w tym kraju, powiedział minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot. Podczas gdy prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potwierdzili swoje poparcie dla Kijowa podczas rozmów w Paryżu. Wymuszanie neutralności na Ukrainie nie przyniesie pokojowego rozwiązania kryzysu z Rosją, powiedziała minister spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen, dodając, że nie można ufać Moskwie, że będzie przestrzegać jakiegokolwiek podpisanego przez nią porozumienia. Francja dostarczy Ukrainie 6 myśliwców Mirage 2000 wraz z pełnym pakietem wsparcia, zgodnie z informacjami francuskiego parlamentarzysty Franka Giletiego z jego ostatniego przeglądu budżetu z 11 listopada 2024 roku, donosi Zone Militaire. Obecnie Ukraina polega na swojej małej, starzejącej się flocie myśliwców MiG-29 z czasów Związku Radzieckiego i bombowców Su-24 w trwającej wojnie z Rosją. Niedawno Ukraina zaczęła otrzymywać pierwsze F-16, których celem było wzmocnienie ukraińskich zdolności powietrznych. Ponadto Francja zobowiązała się dostarczyć Ukrainie swoje myśliwce Mirage 2000. Ukraina prowadzi również rozmowy na temat przekazania myśliwców Eurofighter i szwedzkich Gripen. Ta dostawa będzie oznaczać zmianę w strategii obronnej Francji. Trzeciego rosyjskiego drona odkryto w Mołdawii w ciągu 3 dni. Krajowa policja poinformowała o znalezieniu bezzałogowego statku powietrznego na obrzeżach Kosernita, 26 km od stolicy Kiszyniowa. Znaleziono 2 inne drony. Jeden w pobliżu wioski Boroseni Noi, a drugi przy wiosce Farladani. Odkrycia te nastąpiły po największym ataku dronów Rosji na Ukrainę, w którym wzięło udział 145 dronów. Podczas gdy wstępne badania nie wykazały obecności ładunków wybuchowych na dronach, minister spraw zagranicznych Michał Poprzoi podkreślił, że te naruszenia przestrzeni powietrznej stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności cywilnej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii wezwało ambasadora Rosji Olega Ozerowa, aby złożył formalny protest zarówno w związku z incydentami z udziałem dronów, jak i domniemaną ingerencją w wybory. To potwierdza schemat lądowania rosyjskich szczątków wojskowych w sąsiednich państwach od początku inwazji, przy czym zgłoszono ponad 30 podobnych incydentów w Rumunii, Polsce, Mołdawii, Bułgarii, Chorwacji i na Białorusi. Mimo że niektóre z tych państw należą do NATO,
unikają przechwytywania takich samolotów, najwyraźniej obawiając się eskalacji. Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, wezwał zachodnich sojuszników do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy w celu zmiany biegu wojny. To oświadczenie pojawia się po objęciu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa, który wcześniej ogłosił zamiar zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Musimy zrobić coś więcej niż tylko utrzymać Ukrainę w walce. Musimy podnieść koszty dla Putina i jego wspierających autorytarnych przyjaciół, zapewniając Ukrainie wsparcie, którego potrzebuje, aby zmienić trajektorię konfliktu, powiedział Rutte w Paryżu przed spotkaniem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ostrzegając przed szerszymi globalnymi zagrożeniami, Rutte podkreślił rosnącą współpracę wojskową Rosji z państwami autorytarnymi. Rosja, współpracując z Koreą Północną, Iranem i Chinami, zagraża nie tylko Europie, ale także Indo-Pacyfikowi i Ameryce Północnej. Dlatego musimy trzymać się razem, zauważył. Macron potwierdził swoje zaangażowanie we wspieranie Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne, dodając, że jest to jedyna droga do negocjacji. Wezwał również do silnej Europy jako klucza do NATO i odpowiedzi na to, czego słusznie oczekuje administracja USA. Według charkowskiej prokuratury obwodowej siły rosyjskie przeprowadziły dwa ataki dronów Molnija na Charków, uderzając w obszary mieszkalne i raniąc trzech cywilów. Dzisiejsze ataki na Charków mogą wskazywać, że Rosja testuje skuteczność dronów przeciwko infrastrukturze cywilnej. Ponieważ Rosjanie intensywnie testują Molnije na polu bitwy od maja 2024 roku, teraz dron może stanowić nowe zagrożenie dla ukraińskich miast. Pierwszy atak uderzył w północny rejon Saltiwski w Charkowie w południe czasu lokalnego, powodując obrażenia u dwóch osób. Drugi atak miał na celu 11-piętrowy budynek mieszkalny w południowym rejonie Slobicki, raniąc kobietę. Zbudowany z chińskich komponentów, w tym sklejki, forniru, pianki i 18-milimetrowych rur aluminiowych, te niedrogie drony mogą przenosić do 3 kg materiałów wybuchowych. Chociaż wykorzystują podobną komunikację i elektronikę jak drony FPV, ich zasięg 40 km pozwala siłom rosyjskim atakować ukraińskie pozycje, które wcześniej uważano za bezpieczne przed zagrożeniami ze strony dronów. Kijów odkrył zachodnie komponenty w rosyjskich dronach wabikach, które rozbiły się na terytorium Mołdawii w nocy, według ukraińskiego wywiadu. Dwa drony wylądowały tam po masowym ataku Rosji na Ukrainę w weekend, w którym wzięło udział rekordowe 145 dronów. Odkrycie to podkreśla uporczywe problemy w egzekwowaniu sankcji, ponieważ tysiące firm nadal dostarcza Rosji kluczowej zachodniej technologii za pośrednictwem pośredników. Rosja wykorzystuje swoje pociski i drony w niemal codziennych atakach na ukraińskie miasta i infrastrukturę, obciążając zasoby obrony powietrznej Ukrainy. Tylko w październiku Rosja wystrzeliła ponad 2000 dronów przeciwko Ukrainie, z czego około połowa to drony wabiki zaprojektowane do przytłoczenia ukraińskiej obrony powietrznej, czytamy w oświadczeniu GUR. GUR opublikował listę 11 importowanych części z 4 krajów – Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajwanu i Chin – które pozwalają dronowi naśladować sygnał irańskiego Shaheda lub jego rosyjskiej kopii Gerana 2. Ukraińskie służby wywiadowcze aktualizują i utrzymują tę bazę danych rosyjskiej technologii zachodniej w oparciu o dowody zebrane w terenie. W tym przypadku dostarczyli fotograficzne dowody wnętrza drewnianego drona Wabika na swojej oficjalnej stronie. Hongkong jest siedzibą setek korporacji, które istnieją tylko jako przykrywka do kupowania i sprzedawania ściśle regulowanych technologii dla państw pariasów, takich jak Rosja i Korea Północna. Raporty militarni wskazują, że wiele korporacji unika sankcji poprzez oszustwo.
podczas gdy inne firmy pozostają nieobjęte sankcjami ze strony zachodnich partnerów Ukrainy i mogą handlować tymi technologiami bez konsekwencji. Według analizy rosyjskich danych celnych, rejestrów korporacyjnych, rejestracji domen i danych dotyczących sankcji, Rosja otrzymała chipy i inne półprzewodniki o wartości ponad 4 miliardy dolarów od ponad 6 tysięcy firm, pisze Militarni. Wczesnym rankiem dron armii ukraińskiej zaatakował podobno skład ropy naftowej w obwodzie białgorodzkim w Rosji, wywołując pożar, który rzekomo szybko ugaszono, według gubernatora regionu Wiaczesława Gładkowa. W tym roku Ukraina nasiliła ataki dronów na rosyjski przemysł naftowy, głównie na rafinerię ropy naftowej, co znacznie zakłóciło dostawy paliwa kluczowego dla rosyjskiej armii, a jednocześnie zmniejszyło dochody Kremla z eksportu. Ostatnio Ukraina atakowała rosyjskie składy ropy naftowej, dostarczając rosyjskim żołnierzom paliwo i różne obiekty wojskowe, a także skupiając się na składach amunicji lotniczej na rosyjskich lotniskach. Gładkow twierdzi, że incydent miał miejsce w rejonie Stary Oskoł, a lokalne służby ratunkowe zareagowały natychmiast. W wyniku eksplozji jeden ze zbiorników paliwa zapalił się. Na miejscu pojawiło się 10 jednostek straży pożarnej, które szybko ugasiły pożar. Nikt nie został ranny, oświadczył Gładkow na swoim oficjalnym kanale Telegram. Ukraińskie źródła oficjalne nie poinformowały o rzekomym ataku na skład ropy naftowej w Białgorodzie. Rosja atakuje Białgorod. Chociaż ukraińskie wojska lądowe nie działają w rosyjskim obwodzie Białgorod, Rosja wykorzystuje ten region do wystrzeliwania bomb kierowanych i dronów transportowych, co prowadzi do częstych awarii i wypadków, które mają wpływ na ten obszar. Inny rosyjski kanał Telegram, Pepel, poinformował, że doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem rosyjskiego drona Shahed, który rzekomo uderzył w budynek mieszkalny w mieście Białgorod, raniąc dwie osoby, uszkadzając 40 mieszkań, 3 budynki i 24 samochody. Rosja wykorzystuje Shahed w swoich codziennych atakach na obszary mieszkalne i infrastrukturę Ukrainy. Rosyjski kanał informacyjny Telegram Astra poinformował o kilku przypadkowych wypadkach zrzucania bomb przez rosyjskie samoloty w regionie w ostatnich dniach. Astra poinformowała, że 3 kolejne bomby oderwały się od rosyjskich samolotów, z czego jedna spadła w lesie w pobliżu Seliszka, druga w Ziborowce, a trzecia na polu w pobliżu Seretino w rejonie Jakowlewskim, według Astry. Astra twierdzi, że udokumentowała co najmniej 146 przypadków wybuchów bomb FAB w Rosji i na okupowanych przez Rosję terytoriach w tym roku. Te niewybuchy są zazwyczaj niszczone post factum przez rosyjskich ekspertów do spraw materiałów wybuchowych. Takie incydenty często obejmują kierowaną amunicję, której Rosja używa w nalotach na ukraińskie obwody, takie jak Donieck, Charków i Zaporoże. Miasto Helsinki w Finlandii zainicjuje przymusowe przejęcie areny Helsinki Hali, największego obiektu sportowego i widowiskowego w stolicy Finlandii, od powiązanych z Putinem rosyjskich właścicieli Gennadija Timczenki i Romana Rotenberga, ogłosiła Rada Wykonawcza Miasta 11 listopada, zgodnie z Reutersem. Obaj oligarchowie są blisko Putina. Timczenko był sojusznikiem z lat 90., a Rotenberg synem przyjaciela Putina z dzieciństwa, Borysa Rotenberga. Wsparcie Putina pozwoliło Timczence uruchomić Gunvor, globalną firmę handlującą ropą naftową, i zabezpieczyć udziały w Nowateku, dużej rosyjskiej spółce gazowej. Rodzina Rotenbergów zgromadziła fortunę dzięki długoletnim związkom z Putinem. Borys i jego brat Arkadii, zaufani powiernicy od młodości, zabezpieczyli duże państwowe kontrakty i możliwości biznesowe.
Helsinki Arena jest zamknięta od 2022 roku po nałożeniu sankcji na rosyjskich inwestorów po pełnoskalowej inwazji Moskwy na Ukrainę w tym roku. Rosyjsko-fińscy właściciele areny zostali objęci sankcjami. Posiadłości Timczenki w Unii Europejskiej zostały zamrożone. Rotenberg, który jest wiceprezesem Rosyjskiej Federacji Hokeja na Lodzie, jest celem amerykańskich sankcji nałożonych na jego ojca Borysa i wujka Arkadia oraz ich rodziny za ich bliskie związki z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Kontynuowanie wywłaszczenia było konieczne, aby powstrzymać niszczenie budynku i zapobiec szkodom dla reputacji Finlandii z powodu braku możliwości obsługi dużych międzynarodowych wydarzeń, stwierdziła Rada Miasta w oświadczeniu. Proces ten może potencjalnie potrwać lata i będzie wymagał pozwolenia od rządu fińskiego, a także odszkodowania dla właścicieli. Władze w Helsinkach oszacowały w tamtym roku, że do 400 milionów euro rocznego dochodu dla hoteli, restauracji i innych lokalnych przedsiębiorstw zostanie utracone, dopóki arena pozostanie nieczynna. W nocy Rosja rozpoczęła szeroko zakrojone ataki powietrzne na wiele obwodów ukraińskich, w tym Kijów, Charków, Sumę i Zaporoże, zgodnie z doniesieniami Sił Powietrznych Ukrainy i władz regionalnych. Siły rosyjskie wysłały 110 szachet i innych niezidentyfikowanych dronów wraz z pociskami kierowanymi i bombami, jak podają Siły Powietrzne Ukrainy. Wczorajszy poranny atak lotniczy na Zaporoże spowodował śmierć jednej osoby i obrażenia 23 osób. Rosja kontynuuje codzienne celowe ataki powietrzne na obszary mieszkalne, próbując terroryzować cywilów i uszkadzać infrastrukturę cywilną. Siły rosyjskie wystrzeliwują dziesiątki dronów dalekiego zasięgu, szachet kamikaze, każdej nocy często wystrzeliwując również kilka pocisków podczas ataku. Siły powietrzne potwierdziły, że obrona powietrzna Ukrainy przechwyciła 46 dronów nad różnymi obwodami, w tym Kijowem, Żytomierzem i Zaporożem, podczas gdy 60 dronów rozbiło się, a dwa kolejne opuściły ukraińską przestrzeń powietrzną w kierunku Białorusi. Podane liczby oznaczają, że dwa rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne mogły osiągnąć swoje cele. Siły powietrzne poinformowały, że siły rosyjskie zaatakowały również Charków, pociskiem kierowanym ziemia-powietrze. S-300 z rosyjskiego obwodu białgorodzkiego